kanale nie było ulubieńców, ale one powracają. Także pierwszym ulubieńcem jest delikatna trójkątna paletka z seforem. Powstał o niej osobny filmik, także klikajcie tutaj i oglądajcie. Drugim zdecydowanie produktem moim ulubionym jest to Evre, tonik dotrwały, który jest po prostu bardzo wielofunkcyjny. Daję go pod makijaż, czasem daję go nawet na makijaż, żeby troszeczkę utrwalić. No i oczywiście jak coś nie wyjdzie, to żeby zmyć, także jest naprawdę mega fajny. Jest różany, ale nie czuję się za bardzo tego zapachu róży. Do tego jest niedrogi i wszędzie dostępny. I kolejnym ulubieńcem jest mój krem z Dermedic. Jest to krem na noc, na dzień. Ja go używam i na noc, i na dzień, i również pod podkład jako bazę. Jest po prostu wielofunkcyjny, super nawilża, super wygładza. I do tego, jak go się poluje w Superfarm, to można go zdobyć nawet za 9,90. Także kolejny mój ulubiony to krem. Ostatnio w mojej kosmetyce pojawiła się nowa pomadka matowa, która jest płynna i jest to pomadka z NYX w odcieniu 06 Lippy. Jest mega trwała, jest mega wydajna i nie wysusza ust oraz naprawdę, naprawdę długo się trzyma. I to było na tyle. Wiem, że mało produktów, ale są to produkty, których używałam sumiennie i non-stop. Także po prostu mam o nich najlepsze zdanie i są wypróbowane i na pewno będę używać je w kolejnych miesiącach. Jeżeli Wam się podobają takie szybce ulubieńce, to dajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co jest Waszym ulubieńcem w lutym. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, by być na bieżąco. A my się widzimy w kolejnym filmiku. Cześć!